Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia raportu z walk na Ukrainie za dzień 4 grudnia 2022 roku. Nagrywam ten odcinek przed meczem Polska-Francja, więc absolutnie, kompletnie nie mam żadnych tutaj przeczuć co do wyniku. Sercem oczywiście po stronie naszych, rozum podpowiada troszkę co innego, zobaczymy jak to się finalnie wszystko potoczy. Odcinek będzie ten raportu wypuszczony oczywiście po meczu, gdzieś tak około 18:30 z przyczyn oczywistych. No ale zanim przejdziemy do części merytorycznej, pozwólcie, że kilka drobnych ogłoszeń. Jeżeli zastanawiacie się, co komuś można kupić na prezent, na Mikołaja albo na gwiazdkę, moja książka Spokojnie o wojnie jest to książka dla osób, które wcześniej nie interesowały się wojskowością, niespecjalnie się interesowały polityką, bezpieczeństwem Polski. Super lektura dla kogoś, kto wcześniej się tymi tematami nie interesował, a chciałby od czegoś zacząć. Od czegoś lekkiego, łatwego, przyjemnego. Po to powstała ta książka, więc pomysł na Mikołaja, pomysł na choinkę, znaczy prezent pod choinkę, gorąco polecam. No i oczywiście, jeżeli spodoba się ten odcinek, no to bardzo proszę o zalajkowanie, proszę o zasubskrybowanie, o gdzieś tutaj jest przycisk. Możecie wesprzeć mnie w programie Patronite. No i propos programu Patronite, to 12 grudnia w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik będzie spotkanie dla patronów, dla osób wspierających mnie i Piotra Zychowicza jakoś przez Patronite'a. I będziemy prowadzili panel o dziennikarstwie w czasie wojny na Ukrainie. Zachęcam wszystkich, którzy w jakiś sposób są w Patronite i wspierają albo mnie, albo Piotka na pojawienie się, zapisanie się na to wydarzenie. Będzie można się spotkać z nami, porozmawiać, pozadawać pytania. Myślę, że będzie fajna, miła atmosfera. No i the last but not least, 45 sekund reklamy od sponsora odcinka. Przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości. Fundacja specjalizuje się w analizie prawnej dokumentów finansowych. Jeżeli macie kredyt we franku lub w euro, wyślijcie go do fundacji, która dokona bezpłatnej analizy waszej umowy. Fundacja współpracuje z wieloma kancelariami i jest bardzo skuteczna i podejmuje się nietypowych spraw. Proces obsługi klienta jest możliwy w 100% online. Analiza ugody proponowanej państwu przez bank też jest bezpłatna. Drugi temat, w którym specjalizuje się fundacja, to kredyty gotówkowe. Prześlijcie swoją umowę do fundacji, dokona ona bezpłatnej analizy i sprawdzi, czy wasza umowa kwalifikuje się do tego, aby odzyskać wpłacone odsetki i anulować je na przyszłość. 95% umów kwalifikuje się do działania, a rozliczenie z fundacją następuje tylko w przypadku zwycięstwa. Koniec reklamy. Część poświęconą mapie zaczniemy od oczywiście odcinka chersońskiego. No, odcinku chersońskim, moi drodzy, cisza. Nic się nie wydarzyło, właściwie nic istotnego się nie wydarzyło od ostatnich 2 tygodni. Widać, że Ukraińcy w żaden sposób nie planowali sforsować tej rzeki, że to był fake i działania mylące, które miały tam troszeczkę opóźnić przerzut sił rosyjskich z tego rejonu. Ukraińscy specjalsi oczywiście grasują na terytoriach okupowanych przez Rosję. Pozycje rosyjskie są w zasięgu artylerii ukraińskiej, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Ukraina też nie trzyma za dużo nowoczesnej artylerii w rejonie Chersonia. Tak, Kraby i Hajmarsy pojawiają się tam na naprawdę gościnnych występach, ponieważ całość musiała być rzucona w okolice Bachmutu i Swatowego, o czym za chwilkę. W każdym razie duży spokój, wróciły pociągi do Chersonia. Mikołajew odżywa, bo już nie ma żadnego zagrożenia dla tego miasta. No, wraca życie na tych terenach, natomiast przywrócenie życia na tych terenach jest, słuchajcie, bardzo skomplikowane, ponieważ jest skażenie minami tak zwane, czyli miny przeciwpiechotne, przeciwpancerne, szereg niewybuchów. No niestety, zanim te tereny będą zdatne do uprawy roli, do takiego bezpiecznego użycia przez człowieka, to może minąć jeszcze nawet ponad dekada od czasu zakończenia działań wojennych. No ale Ukraińcy starają się przywrócić po prostu jakieś normalne funkcjonowanie w tym rejonie. Możemy też po drodze zahaczyć o zaporską elektrownię jądrową. Tutaj zaraz mapa dzisiaj troszeczkę ze mną nie kooperuje. Dogarzę. Zaporska elektrownia jądrowa. Mówi się, że są toczone jakieś negocjacje rosyjsko-ukraińskie, na skutek których Rosjanie mieliby wycofać wojska z elektrowni, z terenu elektrowni. Ona miałaby przejść pod cywilną kontrolę, cokolwiek by to miało znaczyć, tak żeby po prostu zminimalizować ryzyko. Tutaj widzicie 6 bloków reaktorów, 6 reaktorów jądrowych, potężna elektrownia naprawdę. No i bardzo ważne energetycznie i dla Ukrainy, i o ironio dla Rosjan, którzy okupują spory kawałek terytorium ukraińskiego. Warto o tym pamiętać. Dobrze, teraz odcinek Zaporoże-Donieck. Dalej cisza. Pogoda w tej chwili jest antyczołgowa i mówiłem wam o tym ostatnio, ale powtórzę. Żeby Czarnoziem nadawał się do ruchu wojsk pancerno-zmechanizowanych, to
tak naprawdę musiały być 2 tygodnie takich mocnych temperatur ujemnych, takich około minus 10. Dopiero wtedy ten czarnoziem zostanie skuty na tyle głęboko, żeby czołgi mogły po nim swobodnie się poruszać i bojowe wozy piechoty, bo co prawda czołgi sowieckie mają mniej więcej 0,8 cm na, znaczy kilograma na centymetr kwadratowy nacisku, albo 0,75, to są te widełki w zależności od typu maszyny. I to niestety nie jest tak, jak że mamy, nie wiem, 2-3 dni silnego mrozu i czołgi mogą się poruszać po czarnoziemie, po stepie, po polach. No, no niestety tak to nie wygląda. I żeby Ukraińcy mogli rozpocząć jakieś operacje ofensywne, no to musi minąć no tak 1,5 do 2 tygodni takich solidnych, naprawdę solidnych mrozów. No ale możemy przy okazji tego opowiedzieć, co się dzieje pod Wuledarem i Pawliwką. No cóż, tutaj natarcie rosyjskie zostało zastopowane przy potężnych statach rosyjskich. Rosjanie, o ile wiem, przerwali ataki w tym rejonie, przynajmniej nie ma o tym żadnych oznak. A przerwali ataki, ponieważ zostali potwornie wykrwawieni. Tam jednostki rosyjskie poniosły ponad 70-80% strat, które atakowały. A to oznacza, że zostały po prostu zniszczone. Te jednostki muszą być wycofane i muszą być przeformowane. Dobra informacja dla Ukraińców. No ale trzeba pamiętać, że no niektóre jednostki ukraińskie, na przykład 72. Brygada Zmechanizowana, no też zapłaciły poważną cenę za powstrzymanie rosyjskich ataków w tym rejonie. Donieck, Marinka. Mieliśmy w tym tygodniu, właściwie jeszcze w zeszłym tygodniu, z 2 kontratakami ukraińskimi, które spowodowały, że pół Marinki jest znowu w rękach ukraińskich, pół w rękach rosyjskich. No i tutaj dość mocno wybiła się walka, w zasadzie bardzo dobrej strony pokazała 115. Brygada Zmechanizowana i 79. Brygada Powietrzno-Szturmowa, które najpierw wytrzymywały ataki rosyjskie, a potem jednak odzyskały sporą część straconej miejscowości. Więc można powiedzieć, że tutaj Rosjanie po 2 tygodniach walenia, nawet więcej, 3 tygodniach walenia głową w mur, nie uzyskali nic konkretnego. No i teraz Donieck i rejon Awdijewki na północ od Doniecka. I tu jest dość ciekawa sprawa, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o piski, jeżeli chodzi o pytne, no to te operacje ofensywne rosyjskie też się powstrzymały. I teraz nie wiadomo, czy to wynika z wyczerpania się sił, które mieli atakujący, z pogody, czy z innych powodów. Natomiast no w zasadzie w tej chwili jeszcze Rosjanie próbują tutaj wyjść z rejonu opytnego na północny zachód. No ale tak jak widzicie, tutaj może zmienię wam na mapę topograficzną, będzie to lepiej widać, też ona niestety wolniej chodzi. Jak się mapa topograficzna załaduje, to wam pokażę, na czym polega cały problem z Opytnem. Tutaj widzicie, jest taka rzeczka, tu jest byłe wyrobisko wapiennika, jakiś kamieniołom. I tu mamy bagnistą taką dolinkę, rzeczkę, to nad tym są oczywiście wzgórza. I tu są pozycje obronne ukraińskie. W związku z powyższym Rosjanie atakują na wprost bagnistej rzeczki z jeziorkiem i wzgórza, co jest słabym pomysłem, tak? No chyba że chcemy mieć horrendalne straty, no ale do tej pory była taka praktyka rosyjska i też jak widzicie, to są piski, jak widzicie, jak do tej pory wyglądał teren, który atakowali Rosjanie, to delikatnie rzecz ujmując nie jest przepis na sukces, tak? Ponieważ mamy cieki wodne, sztuczne jeziorka, zbiorniki wodne, teren miejscami zabagniony. W zasadzie Rosjanie atakowali, wiecie, w takim leju, którego powiedzmy ścianki trzymali Ukraińcy, tak, i ostrzeliwali to z 2 stron. Wyjątkowo kiepski pomysł na prowadzenie operacji o charakterze ofensywnym. Nic też dziwnego, że Rosjanie ponieśli potworne straty, chociaż no pierwotnie mieli pomysł taki, żeby Awdijewkę wziąć w kleszcze z północy i południa. Na szczęście to nie wyszło. Odcinek z Bachmutem na sekundkę sobie przeskoczymy, natomiast co się dzieje w okolicy Swatowego? W okolicy Swatowego niestety dzieje się, właściwie działo się do niedawna niewiele, Rosjanie no, umocnili te pozycje obronne dość mocno. Tutaj od ostatniego filmu niewiele się wydarzyło, to uderzenie na mięsożarówkę gdzieś tutaj, taka była miejscowość o zabawnej nazwie mięsożarówka, uderzenie w okolicy mięsożarówki nie wyszło, rosyjskie. Zostało zastopowane, no ale w zasadzie nie ma mowy o jakiejś większej ofensywie na razie ukraińskiej na Swatowe, nie ma mowy o zajęciu wzgórz przed Swatowym. Niestety wydarzyło się to, czego się troszeczkę obawialiśmy z pułkownikiem Lewandowskim, czyli że Rosjanie zdołają tutaj
na tyle opóźnić ukraińskie natarcie, że zdołałem to umocnić się po prostu solidnie. No niestety się umocnili. I to nie jest jakaś linia Maginota, to nie są jakieś pozycje nie do ruszenia, tylko no po prostu pogoda, teren no nie sprzyjają w tej chwili na atak. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że na północ od Kremliny prawdopodobnie Ukraińcy mają pod kontrolą ogniową drogę R66, czyli tą drogę z Rubiżnego w zasadzie aż do Kupiańska. Gdzieś się prawdopodobnie Ukraińcom udało przerwać i teraz te informacje są niejasne, ponieważ część źródeł takich bardziej proukraińskich podaje, że Ukraińcy wprost zajęli tą drogę R66. Natomiast inne źródła podają, że niekoniecznie, że raczej jest kontrola ogniowa, no i to by się zgadzało, ponieważ jeżeli sobie znowu przybliżymy sobie mapę, no to wychodzi na to, że tu były faktycznie, dobra, teren. Tu są pewne malutkie drogi i tu są też wzgórza, widzicie, zacieniowane i faktycznie, gdyby tu się pojawiły jakieś siły ukraińskie, zwłaszcza na przykład czołgi, no to kontrola ogniowa z tych wzgórz byłaby dość prosta, tak? Bo tu mówimy o 1400 metrów, no to no, wymarzony dystans strzału z czołgu, tak? Więc może być tak, że faktycznie Ukraińcy wyszli na te wzgórza, no i droga jest na dystansie tam mniej więcej 1300-1700 metrów i są w stanie kontrolować ją ogniem ze wzgórz, tak? No to byłby zły prognostyk dla Rosjan oczywiście, tylko pytanie na ile się, jak długo się utrzyma ta sytuacja. No i teraz przejdźmy do tego, co się wydarzyło pod Bachmutem. Pod Bachmutem niestety Rosjanie no, osiągnęli dość spory postęp, ponieważ udało im się zdobyć całą rubież drogi T-513. I to nie jest, znaczy nie ma zagrożenia dla Bachmutu per se, natomiast no, niestety droga od Gorłówki do Bachmutu no, została zdobyta przez Rosjan. Natomiast to, co jest istotne też, żebyście wiedzieli, tutaj były trzy pozycje ukraińskie obronne, zostały dwie. Pierwsza była w zasadzie na wzgórzach przed tą drogą, czyli tutaj mamy, może uda mi się to wam naszkicować, żeby było troszeczkę lepiej widoczne. Teraz słuchajcie, pierwsze pozycje obronne ukraińskie, one były wzdłuż tej drogi, tak? One mniej więcej tak wyglądały, jak jest naszkicowane na niebiesko. No i Rosjanie ten odcinek zdobywali, słuchajcie, 2 miesiące. W końcu udało im się po prostu horrendalnych stratach zdobyć ten odcinek. No i teraz tu jest kolejna miejscowość Opytne bodajże. I Rosjanie od południa i bezskutecznie od wschodu próbują podejść pod Bachmut. Natomiast oni faktycznie zajęli tą rubież drogi i tutaj widzicie taka przerywana linia biało-czarna, tutaj będzie teraz lepiej widać. To jest linia kolejowa, która łączyła Gorłówkę z Bachmutem i ona idzie w głównej mierze po nasypach kolejowych. I wzdłuż tego nasypu kolejowego jest druga linia obrony ukraińska, która, do której dotarli, doczłapali w końcu Rosjanie i próbowali ją szturmować, zdobywać. I za tą linią obronną na cieku wodnym jest kolejna, trzecia, chyba z tego co kojarzę, zasadnicza, przynajmniej tak patrząc po zdjęciach satelitarnych, zasadnicza linia obronna ukraińska. No ale sytuacja była już na tyle niebezpieczna dla Ukraińców, że rzucono odwody. 62. Brygada zmechanizowana, 30. Brygada zmechanizowana była zaangażowana już tydzień temu. Całkiem spore siły, które z tego co wiem osadziły Rosjan i powstrzymały. Rosjanie działali w tym pasie 3 brygadami na południu od Bachmutu przynajmniej, czyli bardzo duże siły jak na nich. Natomiast no, nie zdołali pokonać drugiej linii ukraińskiej, z tego co wiem. Od południa Bachmut też nie jest zagrożony, ponieważ Opytne w tej chwili przechodziło z rąk do rąk. Tu powstało, wiecie, taki pas ziemniczy, po prostu Verdun jednym słowem. Sam Bachmut, z tego co wiem, też nie jest zagrożony jako taki. Tak? W okolice Bachmutu ściągnięto 4. Brygadę Pancerną, gdzieś tutaj krąży, prawdopodobnie jeszcze 1. Brygadę Obrony Terytorialnej. No, czarno to wygląda, jeżeli chodzi o Rosjan i o ich niepróby zdobycia tego miasta. Dobrze, więc teraz, żebyście wiedzieli, co się dzieje generalnie na froncie, czyli mapa dla leniwych. Chersońskie nic. Swatowe generalnie nic, z wyjątkiem tego, że prawdopodobnie Ukraińcy przy Kremlinie na północ od niej mają pod kontrolą ogniową bardzo istotną drogę, tylko nie wiadomo jak długo będą mieli tą kontrolę. Odcinek, moi drodzy, Zaporoże,
Donieck, nic się nie dzieje, uderzenia rosyjskie na Wuledar zostały całkowicie powstrzymane, te jednostki zostały wykrwawione, Marinka do połowy odbita, Awdijewka niezagrożona, tutaj też nic się specjalnego nie wydarzyło. Bachmut, relatywnie najgorsza sytuacja dla wojsk ukraińskich, ale wcale nie tragiczna, ponieważ Ukraińcy musieli rzucić odwody, żeby powstrzymać Rosjan, którzy sforsowali pierwszą linię obrony przed Bachmutem i doszli do drugiej, ale dalej nie widzę osobiście szans, żeby oni ten Bachmut zdobyli. I tym sympatycznym akcentem kończymy część z mapą. Ok, i zanim przejdziemy do części zasadniczej, bardzo gorąco Was zachęcam do obserwowania mojego kanału Wolskiej Wojnie we wtorek, ponieważ będzie prawie godzinny wywiad z generałem Wiesławem Kukułą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Będzie w tym wywiadzie bardzo dużo o tym, jak Ukraina i ukraińskie pole walki wpłynęły i wpływają na Wojska Obrony Terytorialnej, jak kształtują Wojska Obrony Terytorialnej, co się sprawdziło, co nie. Super wywiad, naprawdę, i polecam we wtorek komisja. No i po tym paśmie autoreklamy wracamy do tego, co się dzieje na polach walki ukraińskich. Pierwsza sprawa, no niestety nie widać jakiegoś kolapsu, jakiegoś załamywania się rosyjskich wojsk poborowych, mobilizowanych, mobilków. Niestety Surowikin, o którym wspominałem, kim jest i co to jest za człowiek, jaka bestia, wprowadził dyscyplinę. Tak jak się obawiałem, zaczęły działać te słynne trójki, a w zasadzie paratrójki, tak? Czyli w latach II wojny światowej, jak to Rosjanie mówią, fałszując historię Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, działały tak zwane trójki przy pułkach. Czyli był prokurator, komisarz polityczny i dowolny oficer starszy, i oni mogli wydawać wyroki śmierci z natychmiastowym wykonaniem przed frontem oddziału. No i niestety, jak się zaczęło załamywać morale rosyjskie w jednostkach mobilizowanych, to zaczęto po cichu przywracać trójki i wykonywać wyroki śmierci. W zasadzie nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej, tak? Bo to kodeks rosyjski w ogóle tego nie przewiduje, nie ma kary śmierci za coś takiego w Rosji, o ile kojarzę dobrze. Już tu bym musiał sprawdzić. Natomiast no, okazało się, że jest wykonywana kara śmierci przed frontem oddziałów. W przypadku Wagnera to już było w ogóle w jakichś tam bestialskich warunkach. W przypadku oddziałów ogólnie mobilizowanych po cichu są wykonywane egzekucje. Coś po prostu z naszego europejskiego punktu widzenia cywilizowanego nie do pomyślenia. Natomiast oni sobie tak wprowadzili karę śmierci przed frontem oddziału, no ale niestety utrzymali dyscyplinę przez to jednostek. I okazało się, że te jednostki mobilizowane są potwornie, rosyjskie potwornie zróżnicowane, jeżeli chodzi o ich wartość. Czyli mamy jednostki, gdzie ci poborowi są głodni, w kiepskich ciuchach, masowo chorują, masowo giną na froncie, a są jednostki poborowych kompanii, które są w miarę sensownie dowodzone, gdzie ci żołnierze sobie zorganizowali sami z jakichś przyczyn sprzęt albo wyposażenie. No i to nie jest takie mięso armatnie, tak? Bo byśmy chcieli widzieć ich jak taką hordę, wiecie, czerwonoarmistów tam z 42, którą Stalin pchał na przez pola minowe i karabiny maszynowe. Natomiast no nie, to jest niestety w Rosji bardziej zróżnicowane i ponad 80 tysięcy żołnierzy, których skierowano od razu na front w ciągu pierwszego miesiąca, pozwoliło Rosjanom załatać najbardziej palące luki w tym froncie. Niestety przywrócono dyscyplinę. Więc no, nie widać tego załamywania się frontu, no niestety, tak. Kolejna rzecz, która mnie, szczerze mówiąc, bardzo martwi, to to, co się dzieje obecnie na Białorusi, ponieważ kilka dni temu przybył na Białoruś nagle Siergiej Szojgu. Podobno była to niezapowiedziana wizyta, ciężko powiedzieć, natomiast po wylądowaniu od razu się spotkał się Szojgu ze swoim białoruskim odpowiednikiem, czyli Herninem, no i podpisali poprawkę do traktatu o zbirze. No i to dotyczyło obronności i bezpieczeństwa. Ta poprawka jest niejasna, natomiast Szojgu się spotkał potem z Łukaszenką, no i Łukaszenko oficjalnie potwierdził, że Białorusi będą udzielać wszelkiej możliwej pomocy logistycznej i nie tylko jednostkom rosyjskim. Słuchajcie, troszeczkę niebezpieczne. Dlaczego? No, wcześniej wiemy, że w tajemniczych okolicznościach zmarło kilku oficjeli białoruskich, bo tu nie mówimy o jednym, tylko mówimy o przynajmniej dwóch oficjelach. Czy byli otruci, czy zmarli ze starości, czy zmarli z trybu życia, to nie jest istotne, ale jeżeli nagle ginie dwóch polityków, którzy uznawani byli za tych, którzy uważają, że Białoruś powinna balansować między Polską, NATO a Rosją, i potem się pojawia gdzieś Siergiej Szojgu i zaczynają się jakieś negocjacje dotyczące spraw wojskowych, no to prawdopodobnie doszło do jakiejś takiej cichej nocy długich noży na Białorusi. I teraz rola Białorusi jest potwornie ważna, ponieważ Białoruś dla Rosji jest tym, czym my jesteśmy dla Ukraińców. Czyli Wojsko Polskie dla Ukraińców to jest miejsce, gdzie dostarczamy Ukraińcom gigantycznej ilości sprzętu. No, Polska prawie 40% sprzętu wojsk lądowych podarowała Ukrainie. 300 czołgów, prawie 400 BWP-ów, około setki armatochaubic samobieżnych,
drapieżnych, czy tu mówię, dużo mniej krabów, trochę więcej goździków, wrzutnie rakietowe, miliony sztuk amunicji. No i to samo robi w zasadzie Białoruś Rosji, tak? Czyli Białoruś wysyła na Rosję, do Rosji miliony sztuk amunicji, setki sztuk sprzętu, czołgi, BWP. Białoruska baza szkoleniowa wydaje się, że bierze udział w szkoleniu rosyjskich w ogóle poborowych i rezerwistów, żeby ich potem rzucić do walki na Ukrainę. No i też jest troszeczkę niepokojące to, co widać, ponieważ się całkowicie zgadzam z Konradem Muzyką z Rohan Consulting, że wcześniej widzieliśmy szereg takich działań, które można odczytywać jako próbę stworzenia przez Białorusi zagrożenia dla Ukrainy, takiego, żeby Ukraina musiała trzymać jakieś jednostki przy granicy z Białorusią. Także Białorusini kilka razy się wydawało, że oni wkroczą na Ukrainę, ale się na to nie zdecydowali. Natomiast mniej więcej od lata zaczęli bardzo intensywnie sprawdzać własną bazę mobilizacyjną, szkoleniową, zaczęli ogarniać bałagan z poborowymi, z rezerwistami. No i jakieś działania to niestety przynosi. No, Białorusini prawdopodobnie mają bardzo dużo sprzętu w magazynach, więcej niż się to wydawało do tej pory. I teraz część tego sprzętu jest wysyłana do Rosji, żeby pomóc Rosjanom, natomiast no, te zmiany, które teraz obserwuję, budzą moje skrajne zaniepokojenie, ponieważ nie wiadomo, czy w dalszej perspektywie Białoruś w jakiejś formie nie włączy się faktycznie do wojny otwarcie po stronie Rosji, tak? Na razie uważam, że jeszcze do tego jest daleko, bo to jeszcze nie czas i nie warunki pogodowe, natomiast no, być może będziemy mieli niestety gorące lato albo gorącą wiosnę na północ od Kijowa, zobaczymy. To tak z takich mniej wesołych informacji około białoruskich, ale należy bardzo, bardzo uważnie obserwować ten kierunek bez dwóch zdań. Z kolejnych ciekawych rzeczy. Ukraina za 1,2 miliarda USD kupuje 6 systemów NASAMS. One będą dostarczane dość długo, bo do 2025 roku, i to raczej należy traktować jako odtwarzanie już po wojnie potencjału Ukrainy. Natomiast faktycznie o coś się dzieje, tak? Trafiają kolejne zestawy obrony przeciwlotniczej, czy to są Aspidy z Włoch, czy chawki z Hiszpanii. No, widać, że jest jakaś próba wzmocnienia tego ukraińskiego potencjału. No, mówi się o samolotach, o patriotach dla Ukrainy, ale to wiecie, to są takie troszeczkę na razie. Nie chcę mówić, że opowieści z mchły i poproci, ale no, personel wymaga przeszkolenia, czyli tak, albo musieliby być zakontraktowani emeryci, byli, co jest zawsze ryzykowne, no albo to szkolenie nawet w warunkach wojennych no, musiałoby troszkę zająć, tak, ponieważ czymś innym jest obsługiwanie Heimarsa, czymś innym Kraba, a i tak zajęło to trochę czasu, a czym innym jest no, nauczenie się wykorzystywania 100% możliwości jakiegoś zestawu przeciwlotniczego. Tak, tutaj jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy. No, a z drugiej strony na NASAMS-y i Airiste SLM już w tej chwili działają na Ukrainie, no i odnoszą tam rewelacyjne efekty. Tam 90% celów, które wlecą w ich obszar obrony przeciwlotniczej jest strącanych, tak? Więc to wskaźniki są po prostu rewelacyjne. Natomiast pytanie, jak długo wystarczy amunicji, tak? Kolejne zestawy Airiste SLM mają dotrzeć na Ukrainę w okolicy Nowego Roku, kolejne na NASAMS-y nieoficjalnie się mówi, że dotrą wkrótce, więc no, Zachód jakoś próbuje pomóc po prostu Ukrainie. Natomiast to, co jest dość istotne, to to, że Bundestag, z takiej warstwy politycznej, Bundestag uznał Chłodomor za ludobójstwo na narodzie ukraińskim. Fajnie, bo w końcu Niemcy otwarcie ludobójstwo nazwali ludobójstwem, bo przez lata po prostu lawirowali i naród ludobójców w Europie, który się zorganizował w Shoah, wymordował miliony polskich obywateli i miał problem, żeby uznać, że Stalin i komuniści celowo godzili i mordowali głodem Ukraińców. Tak, no w końcu się udało to. Natomiast ja osobiście jestem mocno zażenowany i zdegustowany tym, co widać w tandemie Scholz-Macron względem Rosji i ja rozumiem, że jakieś podstawy negocjacji pokojowych trzeba przygotować, że trzeba przygotować grunt pod to, co kiedyś nastąpi, czyli rozejm i negocjacje. Natomiast no, sygnały wysyłane przez Macrona i przez Scholza moim zdaniem raczej będą zachęcać Rosjan do kontynuowania tej wojny, do jeszcze brutalniejszych ataków na Ukrainę niż do deeskalacji, tak? Ale to niestety optyka Europy Zachodniej względem Rosji zawsze była taka dość specyficzna. No i tutaj, jeżeli mówimy o tym, co się dzieje, to możemy jeszcze porozmawiać troszeczkę o stratach ukraińskich. Pytaliście się o to wielokrotnie. Słuchajcie, straty ukraińskie w tej chwili minimalne.
bezpowrotne i powrotne. W ogóle jak dzielimy straty? Słuchajcie, straty dzielimy na powrotne i bezpowrotne. Powrotne to są ci, którzy zostali ranni i potem mogą wrócić, znowu być wcieleni do armii, natomiast straty bezpowrotne to są zabici i ranni, którzy no, odnieśli tak poważne rany, że są zdemobilizowani. I to są straty bezpowrotne. Też dzielimy na bojowe i niebojowe, ale to już wam nie będę tutaj mieszać. No i teraz tak, straty ukraińskie całkowite, czyli powrotne i bezpowrotne, to jest około 100 tysięcy żołnierzy. No to jest dużo, tak? Ponieważ jeżeli popatrzymy, że armia ukraińska zaczynała 24 lutego z poziomu około 90 tysięcy żołnierzy w wojskach lądowych, tam jeszcze oczywiście 35 inne sił powietrzne, 15 marynarka, specjalsi i tak dalej, no ale tak 90 tysięcy powiedzmy w wojskach lądowych. Po miesiącu to było 250 tysięcy, po dwóch miesiącach 350 tysięcy, wakacje mniej więcej 700 tysięcy i to był taki maksymalny pułap mniej więcej osiągnięty. No i nagle się okazuje, że 100 tysięcy, no to co szósty albo co siódmy żołnierz odniósł rany. No to jest dużo. I teraz tak, czy wiemy, jakie to były straty bezpowrotne, czyli straty, jeżeli chodzi o zabitych? Nie wiemy, ale możemy szacować. Wiadomo, że ukraińska czerwona taktyka, czyli ewakuacja medyczna i ten cały łańcuch życia, który mają Ukraińcy, jest bardzo zbliżony do natowskiego. Dobrze działa, naprawdę dobrze to działa na Ukrainie. I tam mniej więcej jeden zabity żołnierz przypada na około 6-7 rannych. No i z tej ponurej, przykrej statystyki wynika, że Ukraińcy, no, mając 100 tysięcy żołnierzy rannych około, no to mają przynajmniej 15 tysięcy zabitych. Tak, i to jest tak szczerze, to jest minimum, minimorum, taki naprawdę dolny poziom tego, co można szacować. Tak, to może być więcej, ale to jest przynajmniej 50 tysięcy zabitych, przepraszam, 15 tysięcy zabitych. No i teraz z pozostałej liczby około 85 tysięcy rannych. Pytanie, ilu z nich musi być na trwale zdemobilizowanych na skutek ran, kalectwa, ile może wrócić do służby. Różne źródła każą przypuszczać, że mniej więcej 20-25% żołnierzy jest trwale zdemobilizowanych na skutek inwalidztwa, na skutek odniesionych ran. A to by oznaczało, że około 21 tysięcy ukraińskich żołnierzy zostało po prostu inwalidami wojennymi i nie może wrócić do służby w armii. A to by z kolei oznaczało, że całkowita liczba strat ukraińskich, czyli zabici i no, ranni tak poważnie, że zostali inwalidami, to przekroczyła 36 tysięcy. No to jest poważna liczba, tak? To nad tym się trzeba pochylić, trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast ogólnie to nie są straty, które uniemożliwiają walkę armii ukraińskiej, to nie są straty, które uniemożliwiają rozwijanie kolejnych ugrupowań, to nie są straty, które w jakiś sposób wpływają na wysiłek ukraiński na froncie, tak, w tej chwili. Więc nawet te 100 tysięcy rannych żołnierzy, z czego osobiście szacuję na straty bezpowrotne, czyli zabici inwalidzi na 35 tysięcy, to nie jest coś, co w jakiś sposób może wykluczyć Ukrainę z wojny. Jeżeli się pytacie, jak to wygląda po drugiej stronie, to Rosjanie prawdopodobnie mają w tej chwili około 80 tysięcy zabitych, około. Myślę, że do końca roku Rosjanie osiągną 100 tysięcy zabitych. Na razie myślę, że to jest około 80 tysięcy, tak? Tylko, że liczymy wojska rosyjskie, liczymy Wagnerowców, liczymy Doniecką i Ługańską Republikę Ludową, liczymy generalnie wszystkie wojska, które walczą po stronie rosyjskiej. I tu już 80 tysięcy to jest minimalna ilość zabitych i rannych. Być może się zbliżamy do tej setki, już bardzo blisko jest, ale 80 to jest minimum. Natomiast w Rosji, słuchajcie, nie zmieniło się wiele od czasu walk na Łuku Kurskim i na jednego zabitego przypada mniej więcej 4,3 rannego. Z tego by wynikało, że jeżeli mamy 80 tysięcy zabitych Rosjan, to będziemy mieć w związku z powyższym mniej więcej 330 tysięcy rannych. No i to by się zgadzało, tak, że Rosjanie 400 tysięcy żołnierzy mieli w jakiś sposób zabitych, rannych, z czego 80 tysięcy faktycznie zabitych, a 330 tysięcy mniej więcej rannych. Słuchajcie, to są ilości nienotowane, zabitych i rannych żołnierzy nienotowane w Europie od czasu II wojny światowej. Tak? To jest, mówimy już w tej chwili o najkrwawszym konflikcie, który się zdarzył po 1945 roku, wliczywszy nawet rozpad Jugosławii i rzezie na Bałkanach. Tak? Więc to jest coś absolutnie przykrego i przygnębiającego po prostu. Natomiast żeby troszeczkę wlać na koniec otuchy w serca, to można powiedzieć, że prognozy ukraińskie się już pojawiają dotyczące gospodarki. One mogą być troszeczkę
optymistycznie przedstawiające rzeczywistość, natomiast sami Ukraińcy twierdzą, że potrzebują wsparcia finansowego Zachodu na przyszły rok, oczywiście, ale sami się nie załamią, ponieważ mówią, że spadek PKB Ukrainy będzie sięgać w tym roku tylko minus 35%. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść na Ukrainie tylko 32%, a może spaść nawet na koniec roku do 24%. Głupio mi się o tym mówi, bo mamy już inflację ponad 17%, nie? Natomiast no, wsparcie finansowe z zewnątrz będzie wynosiło w przyszłym roku 18 miliardów euro od Unii Europejskiej, 18 miliardów dolarów od USA, 3 miliardy od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli tak mniej więcej Ukraińcy dostaną w przyszłym roku 40 miliardów dolarów z różnych instytucji, pożyczek, no i oni twierdzą, że im się gospodarka nie załamie, nie będzie kolapsu i że tam się zacznie powoli poprawiać. I coś w tym może być, ponieważ jak wiecie, rozmawiam często z Arielem Drabińskim, on się interesuje demografią, no i wygląda na to, że bardzo wiele uchodźców z Ukrainy zaczęło wracać na Ukrainę. O dziwo. Tak, no nie byliśmy tego pewni, myśleliśmy, że większość osób zostanie w Polsce, a okazuje się, że mamy w tej chwili falę ukraińskich powrotów na tereny albo wyzwolone, albo na tereny, z których ci ludzie wcześniej uciekli w obawie, że te tereny mogą wpaść w ręce rosyjskie. Tak więc tym optymistycznym akcentem myślę, że mogę zakończyć raport z Ukrainy i przejść do zakończenia. I to by było tyle, drodzy widzowie. Widzimy się we wtorek, ponieważ we wtorek będzie, tak jak wcześniej wam powiedziałem, między mapą a częścią z omówieniem, bardzo interesujący i bardzo ważny wywiad z dowódcą jednego z rodzajów sił zbrojnych, czyli Wojsk Obrony Terytorialnych, panem generałem Wiesławem Kukułą. Gorąco zachęcam i polecam obejrzeć wywiad, który się ukaże dziś po 15 we wtorek. No i oczywiście gorące i serdeczne podziękowania dla patronów, którzy wspierają mnie w programie Patronite, w tle plansza z podziękowaniami i jeszcze raz zachęcam do pojawienia się 12 grudnia w Centrum Nauki Kopernik, zapisy przez Patronite'a. I oczywiście na sam koniec jeszcze raz proszę o zalajkowanie, zasubskrybowanie, przesłanie do znajomych, skomentowanie na dole, to jest ważne z punktu widzenia algorytmu firmy. Dziękuję bardzo, że w taki sposób doceniacie moją pracę i że po prostu polecacie te filmy innym osobom, albo że chociaż komentujecie dla algorytmów YouTube'a na dole w opisie, postawienie kropki wystarczy. No i po tym wszystkim jeszcze raz dziękuję wam, że byliście, że oglądaliście. Trzymajcie się, do wtorku, cześć.